Panie i panowie, Babylon 34. Na karcie walk 8 pojedynków, z czego aż 4 są w kategorii 66 kg. Osobiście jaram się Max tą kartą i zapraszam was do kolejnej dobrej relacji. Łukasz Wardak, Michał Wnętrzak, 11 lat różnicy, pierwsza walka na karcie Babylonu, czekamy! Michał Wnętrzak wygrywa swoją walkę poprzez TKO! Brawo, Michał! Miał trochę siły, czułem w tym parterze, ale... Walka schodzi do parteru, co sobie myślisz? Super, no ja lubię parter, jakby lubię. No, zresztą było widać, że kontrolowałem, biłem, próbowałem duszeń. Ja się dobrze czuję w parterze, w każdej płaszczyźnie się czuję dobrze, w żadnej się nie boję bić. Kolejne starcie to Filip Kamysz kontra Rafał Radosz. Zapraszam do walki. Filip Kamysz rozbija swojego przeciwnika, tym samym notuje swoje zwycięstwo. Z nami zwycięski Filip Kamysz. Cześć Filip. Cześć, cześć. W pierwszej rundzie biłeś z pleców, w drugiej rundzie ponowna akcja i ubiłeś swojego przeciwnika. Tak, można było to skończyć w pierwszej rundzie, ale tam zabrakło chyba czasu, trzeba zjeść 10 sekund do końca. Zacząłem być trochę mocniej, ale jednak za mało tego czasu. Twój przeciwnik ma znane, mocne, stójkowe nazwisko, natomiast ty bez kompleksów tej walki wyszedłeś. Stójka to jest moja płaszczyzna, że tak powiem. Skończyłem to w parterze, ale stójka, wolę się bić bardziej niż sam się kuleć. Było to jakaś zapowiedź twojego nazwiska na kolejną galę, gdybyś mógł nam powiedzieć, o co chodzi? Gala Rewolta w Strzewie. Chyba będzie trzecia edycja, jak się nie mylę. Na każdej zawalczyłem, na każdej skończyłem rywala przed czasem, więc zapraszam bardzo serdecznie. Z nami Wiktoria, cześć. Cześć. Wiktoria, opowiedz nam o swojej ostatniej najciekawszej randce. Ostatnio nie byłam na randce, także nie mam... Wiem, ci zaproponował randkę, byś się zgodziła? Tak. I co by to miało być? Co byśmy mogli zrobić? Na spacer, na ryby, na grzyby? No nie wiem, na jedzenie. A jak byś poszli na galę Babylon Lema, to co byś powiedziała? No Boże, ale bym się ucieszyła. Jest jakieś starcie dzisiaj, na które czekasz? Tak, na Kasprzaka, bo mieszkam z nim w jednym mieście. Co mówisz przed... Jakie są twoje ostatnie zdania przed wejściem Rocha do oktagonu? Próbuję go uspokoić, żeby się rozluźnił z czystą głową, żeby wszedł i zrobił to, co do niego należy, czyli wygrał. Jak przewidujesz werdykt walki? Podejrzewam, że przez knockout dostanie. Dziękuję. Another day and we just trying to make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't trying to talk about it. They ain't trying to get involved and they would rather catch a plane. Ufa!
of the greatest weapon. So if you tryna walk with me, said the cycle gonna stop right here. My God gave his life for mine, so what could make this clear? The more and more my name is growing because the music, the more that I see it ain't about the music, but the way that I use it. So go ahead, keep on rapping better, lay your trappers and your drugs. I'll be here just holding down for the people and the lawyer. I was trying to feel the way with you. I was trying to feel the way with you. I was trying to feel the way with you. Oh, oh, yeah, I put my whole life on this. Yeah. I put my whole life on this. Skirt. I put my whole life on this. Hey. I put my whole life on this. Yeah. Stop it. Y'all not popping. Stunting on the ground, feel watching. Wanna feel the check, no options. Pumping in the pose like Boston. Stunting on your kinfolk. Pulling up, sitting on the Rizzo. Dope boy, got a bin. Now I need a Benzo. I wanna cop the farm, and that's a bad investment. Card no 800, I had the kids dressing. Always see through the tin in the end. All you do is see the room, you see the light from the sun. I don't wanna see the wind, all you see is a pin. Man, preach to your dad, I don't mean no fear. Hey, oh, oh, yeah, I put my whole life on this. Yeah, I put my whole life on this. Skirt, I put my whole life on this. Yeah, I put my whole life on this. My. Łukasz Grąc. Grałem. Ono wierzyło we mnie, nawet jak ja miałem takie chwile zwątpienia, że ja sam nie wierzyłem, to ono we mnie wierzyło, nie? Jakie to są trudy dla żony zawodnika patrzeć spod samego oktagonu? Pierwszy raz jestem na żywo na walce i normalnie na styk zdążyłam. Dostałam w korku i normalnie tak mi serce bije, że ciężko opisać. Dumna z bardzo, jesteś szczęśliwa, bardzo. Cieszysz się, że mogłaby, że możesz być? Tak. Będziesz szczęście jeździła? Mam nadzieję, że tak. Czy mężowi należy się buziak? Na pewnie. Heavy. I don't know why they keep sleeping on me, man. Let me wake them up. Wake them up. Blow sick, man, I've been high. I saw a guy who the dopest. Hopeless, what I used to be. Now I'm moving packs of that potent pressure. If love is a drug, I need extra. I don't look to people, look to the one who poured and don't even measure. Killing beats, give me pleasure. Please call the medic, this beat came to me on a stretcher. Patryk Orzuk, zwycięzca walki. Pierwsza runda, nokaut techniczny, gratuluję. No świetnie, świetnie. Wszystko wyszło tak, miało wyjść. No. Rodzina wspiera. Tak, najbliższa tak, i ta dalsza tak. Tak, u wujka właśnie ścinałem wagę, udostępnił mi wannę. Tak. Proponował porządną kolację, no ale niestety musiałem odmówić. No. Panie Leszku, jak to jest oglądać rodzinę w oktagonie? Znaczy ja nie przepadam za tym sportem, ale rodzinę trzeba popierać, że tak powiem, kibicować. To jest pana pierwsza gala tego typu? Nie, już byliśmy. Na Radomiu kiedyś. Na TFL-u, bo ja się biję z Dominikiem Skarczykiem. Czyli mamy tutaj weterana. Tak, tak. No stary, takie wsparcie to chyba skarb. No pewnie, że tak, pewnie, że tak. Co czułeś, jak przeciwnik był podłączony? Wiedziałeś, że już go masz? Wiesz co, powiem ci, że ten trener mi krzyknął, że jest już podłączony. No to dokończyłem robotę i tyle, nie? Co możesz powiedzieć swoim kibicom? No dziękuję im bardzo, bo też jeżdżą za mną, jest tu moja siostra też. No i co? No i dziękuję im, no zawsze ich słychać. Całą rodzinę mi słychać. Jak to, która ma na imię? Ania. Ania! Ania! Jakiegoś buziaka bratu należy się! O, pewnie się należy! Spocony, ale... Ale jest! Tak, Ania, jakie to są emocje? Brat walczy, co ty czujesz? No ja jestem zawsze stresowana, ja myślę, że bardziej niż on. Naprawdę, ja cały stres przejmuję od niego. Chętnie na galę jeździsz? Bardzo chętnie. Jestem praktycznie na każdej. Czy gdyby brat nie walczył, też byś na galę jeździła? Nie. Czyli brat... Tylko dla brata! Tylko dla brata. Dobra. Co? Kolejne starcie to Bartłomiej Nowak kontra Konrad Drałka. A
stabilne MMA i całkiem solidna waleczka. Patryk, komu kibicujesz? No oczywiście Bartłomiejowi Nowakowi, to mój braciszek, także musi się wygrać. Pierwsza runda naprawdę bliska, ale myślę tutaj, że delikatnie na korzyść Bartka. Teraz chwila spokoju, zaraz Bartek musi dobrze zaznaczyć tą drugą rundę. Jakie to są emocje, kiedy kumpel z maty walczy i możesz podpowiadać pod samym oktagonem? Co, no dużo większe niż jak walczę sam. Tak naprawdę wolę się bić sam niż jak moi koledzy z maty się biją, bo to są takie emocje, w których nie możesz nic zrobić tak naprawdę, tylko krzyczeć. Babylon MMA może być dumny z takiej walki, co sądzisz? Na pewno. Tutaj Babylon ogólnie słynie z dobrych sportowych walk, także to jest organizacja, którą warto śledzić. Śledzić i szanować. No i właśnie czekamy teraz na drugą rundę. Nie zabieram czasu, oglądamy dalej. Nowak po trzyrundowej bitce w stójce najprawdopodobniej wygra to starcie. Czekamy na werdykt sędziowski, bo to była dobra walka. Hala szaleje. Bartłomiej Nowak po solidnej trzyrundowej bitce w stójce. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Mogłem zaryzykować gdzieś tam w trzeciej rundzie, bo widziałem, że nieraz był kontakt podłączony, ale tak jak mówię, nie chciałem się wypłukać. Byłem 3 tygodnie temu chory, przez 2 tygodnie nie trenowałem. Nie chciałem ryzykować, że gdzieś ruszę na niego, wiedziałem, że jest podłączony. Podpalę się, spuchnę ja albo na coś się nadzieję. Wiedziałem, że wygrywam, chciałem to dowieść do końca i tyle. Cześć, zdradź nam twój sekret, bo publika skandowała biały, 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 biały. Chciałbym właśnie tak nawiązkę dać, że wczoraj na ważeniu też mnie tak wyznano. Nie jestem biały, jestem bioły. Przez bioły. To już teraz jemy. Proszę nie stary, co jest sekretem, że tyle publiki z tobą jeździ? Po prostu ja, mnie wszyscy lubią, jestem spoko gość, do nikogo nic nie mam. Lepiej mieć więcej kolegów niż wrogów. Stary, w twoim narożniku Patryk Kaczmarczyk, czy słyszałeś jego wsparcie? Proste, że tak, kurczę, Patryk to jest motywacja do działania. To jak on zapiernicza na sali, to tylko wzór do naśladowania tak naprawdę. Wspieramy się od lat, znamy się od lat, zawsze mogę liczyć na jego pomoc, tak samo jak on na moją. My się motywujemy na dobre i na złe. Jest porażka, zawsze mam okazane bardzo duże wsparcie. Jest wygrana, tonują mnie czasami troszeczkę, żebym zapierniczał, nie odpuszczał i to jest naprawdę bardzo fajne i motywujące. Stary, ja myślę, że Babylon jest ciebie bardzo dowolny, publikę to pokazała, słuchajcie, bardzo gratuluję. Bardzo dobrze. To jest moja pierwsza walka, którą u ciebie widziałem i cieszę się, że mogę być widzem i kibicem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Piona. Będzie lepiej. Dziękuję. To są ciekawe obrazki. Team Marczuk, a z nami narzeczona Dominika. Tak, cześć. Dominika, to jest twoja pierwsza gala razem, kiedy z narzeczonym jedziesz, czy już więcej razy byłaś? Nie, od początku na każdej gali, od tych semi-pro, po teraz zawodowe, na każdej walce jestem z nim i z małym. Czyli Rafał ma... z całym teamem. Rafał ma solidne wsparcie, będę na kogo walczyć. Tak. Tutaj rodzice, przyjaciele, sami najbliżsi przyjeżdżają i wspierają i walczy dla nas. Walka zapowiada się no, bardzo mocno. Tutaj mam nadzieję, że oczywiście Rafał wygra. No zobaczymy, no, jak będzie, bo też Hubert Lotta jest bardzo mocnym przeciwnikiem. Rafał sobie z tego zdaje sprawę, ale Rafał ma też bardzo mocną głowę i myślę, że dzięki temu wygra. Jaki jest Rafał prywatnie? Ogólnie jako narzeczony jest bardzo kochany. Przed walką nerwowy, wiadomo. No jest bardzo ciężko z nim rozmawiać. Zawsze mówię, że najlepiej było, jakby się wyprowadził na miesiąc przed walką, bo jest ciężko. Znani pani Monika, przyszła teściowa Rafała Marczuka. Tak jest. Co najchętniej Rafał je z pani repertuaru kulinarnego? Wszystko mu smakuje. No bo musi, ale co najbardziej, jak pani widzi? Gdyby nie był zmuszany, to co by mu najbardziej smakowało? Karczek po cygańsku. Tak. A jeżeli Rafał je pani serii, to jest z rodzynkami czy bez? Bez rozumnego. Yo man, just went to your page now, bro. These algorithms suck, bro. None of this stuff hits my timeline, bro. None of this stuff hits my timeline. I ain't know you had a song with Jay Monty. None of that, bro. These algorithms are trash. Panie i panowie, przed wami Rafał Marczuk. Osobiście jaram się tą walką, bo przywita go Hubert Lotta, reprezentant poznańskiego Ankos Team.
people who walk in the building, no wonder you see in my zone. I ain't the truth, I'm just a messenger, I got the views. Up on the regular, get in the booth, writing like Eminem. This is the proof, no one is better than my God. Then get that proof line, better rewind, beats 5 fame, listen, production. I be making sure the people that I'm working with getting credit, I invest in my endeavors. I ain't selfish, I'm just fed up with these hecklers. Walk around like it was Tether, grinding hard like Ryan Sheckler. You chatter, I ain't work, shut your mouth. Who's a clown? You TikTok and you want clout. Time for an out, pun so wow. I make song and it go bounce, bounce. I swear they never ready. Y'all be sipping on the Henny. Y'all be working for a Grammy. I've been working for my family on God. I don't really wanna do it, but I had to do it. I ain't really had nothing growing up. I was riding bus, they was feeling tough. I was writing raps, they was making fun. Get the gag, no, no, no. Feel it bad, you don't know. Take it for the back, hit it for the test. Throw a battery right in the back of his head. I was too dice in the gym. I need a couple of M's. I ain't have that many friends. I would do anything just to fit in. Look at me, taking chances. I might have to slow it down. And I see y'all way over karma. I won't say a sound. All these blessings in the rear, I might need another round. Know I had to feed my dogs like we broke up at the pound. Don't tell me that God ain't real, you see my girl lady. Shot my shot, then she hit me with the call me maybe. On the road like Cottonelle, wrist it look like jelly. All these spirit on the line, pick up, don't be sweaty. Check out the agents, I'm way too free. Keep it low key, like Do Re Mi. 90s baby, swear I'm on that, we gon' be a'ight. Brother legends of the hidden temple to the light. Walk down hallway, friends are calling, but I'm stalling. I don't trust him, I trust Yahweh. Always thinking deep, who's a wolf, who's a sheep? What to sow, what to reap? Don't want life to be about me, no. Walking up in the school, man, it was difficult. I did not know who I was. Talking in intervals just to get ready, you know I don't want any drugs. Stalking was pitiful, my life is pivotal. Why do you give me a hug? Walking is cynical, faking the pinnacle isn't really showing me love either. Heater, heater, spit the ether. 19 syllables, need a feature. Hit the Gmail, hit the Cash App, I'ma smash that track right now. Nice to meet you. Take that bread, go get a pizza. Say hi to my wife, kiss her on the cheek. I'm constantly here just honoring, because she's just so astonishing. Praise God, it's divine how these rhymes come together for his good. Love is blind, no it's not. You just don't know how to do it. It's my time, yeah. You surprised why I'm the only free agent that never signed line. Look at me, taking chances, I might have to slow it down. And I see Yahweh over karma, I won't say a sound. All these blessings in the rear, I might need another round. Know I had to feed my dogs like we broke up at the pound. Don't tell me that God ain't real, you see my girl lady. Shot my shot, then she hit me with the call me maybe. On the road like Cottonelle, wrist it look like jelly. All these spirit on the line, pick up, don't be sweaty. Check out the agents, Hubert Lotta wyszedł i walczył jak wściekły. Rafał Marczuk nie był w stanie poradzić sobie z tą kanonadą ciosów. Hubert Lotta przyszłością organizacji Babylon MMA. Hubert Lotta, nie trudno wyjść z podziwu, stary, wyjechałeś jak pitbull do tej walki i jak pitbull ją skończyłeś. Tak jest, Polish gangsta, motherfucker is here. Było takie nastawienie bojowe i udało się, no super, jak się uda, to jest zawsze wesoło, fajnie, ale no trzeba dążyć do tego. Stary, można było powiedzieć, że obojętnie jakie wypadki nie były wcześniej, to tą walką myłeś wszystko. No ja znam swoją wartość i do każdej walki wychodzę z takim samym nastawieniem. Czy wygram, tak jak teraz, super, czy przegram. Wiem, że jestem turbo kozakiem i zapierdam. Stary, trzeba też oddać trochę szacunku Rafałowi Marczakowi, bo... Odgryzał się. Faktycznie, powiem sobie, stary, co czułeś, bo te bomby siadały, ja mam wrażenie, że on pływał od pierwszej minuty. Ta, ale kopnięcia trochę siadały na brzuch, bo kopał te fronty i nieraz chodziłem z ciosem, się nastopowałem na nim, nie? No ale nie miałeś zdziwienia, że oddajesz ciosy, a on cały czas... Bo pływał, długo stał, bo jeden by się już poddał. Tak. A on już na autopilocie latał, nie? Na autopilocie. Autopilot. Jakie dalsze plany u ciebie? No, zaleczę tą rękę, zobaczę co tam jest, bo mnie trochę napierdala. Przewalczyłbym z nią, ale wiadomo po co walczyć z kontuzją i lecimy dalej, nie? Sorry, no jestem fanem, jesteś z Poznania, też jesteśmy z Poznania. Nie wiesz, ale się znamy i kibicuję, stary, tobie, bo to co pokazałeś, to tej walki, która był dzisiaj była na karcie Abielnewa, myślę, że największa organizacja w Polsce chciałem mieć i przede wszystkim na chwilę obecną walkę wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, rytuję. Dzięki. Siema, z nami Karol. Witam serdecznie. Karol, stałeś się w narożniku u kogo? U Bartłomieja Nowaka, mojego serdecznego przyjaciela. Ksywka Bioły. Sami widzieliście tą taką wojenkę piękną. Piąta walka tutaj. To była dobra bitka w stójce. Przy takiej walki się ogląda, tak? Myślisz, że będzie tutaj dalej kontynuował swoją karierę? Myślę, że dalej będzie kontynuował swoje pasmo zwycięstwa, nie? Bo ostatnio przegrał, ale teraz wygrał. I no, trzeba, kurczę, dać krok w tył, żeby dać dwa razy krok w przód, nie? Słuchaj, z twojej perspektywy dwa argumenty, dlaczego warto oglądać Babylon MMA. Krwawe wojny, fajna miejscowość. Serio, jestem bardzo w szoku, jak organizatorzy przygotowali tą galę. Oprawa, no i, muzyka jest kozak. No i ogólnie też fajny VIP room. Ja jestem na zdjęciu, mam za miesiąc walkę.
pojadłbym trochę deserków, ale tam schabowego takiego, kurczę, duszonego z... sosem szanowym. Zajebi... o tak. No, poezja. Pozdrawiamy firmę cateringową, my jeszcze jej nie mamy, także weźcie to pod uwagę. Widzi, czeka nas poszoryk. Z nami pani Marzena, dzień dobry. Witam. Pani Marzeno, co pani odprowadza na pawilon EMA? Po prostu nasz kolega z naszego teamu Pitbulla z nami pracuje i mu kibicujemy. Ale dlaczego pani mu akurat kibicuje? Bo jestem kadrową naszej firmy. Tak. Najlepszą kadrową. I Krzysztof jest też najlepszy. Czekamy teraz na co-main event. Said Abdulkadyrow versus José Gomez. Ciekawostką jest, że José ma 60 walk na koncie. Jest to więcej jak cała karta zawodników razem wzięta. Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Check artist credits on BMI. I'm just too kind to expose y'all. And I see a team with a ghost sign. And question if y'all ever wrote songs. All enemies are mine, a band study. Please don't test me, I'ma know it all. Got platinum songs in the vault collecting dust. If we talk about showing up, then y'all attendance suck. Both feet on the gas pedal, bitch, I ain't letting up. Started singing, they fell in love. Came a long way from being talentless. Be anything I was challenged in. Pressure turned me into a precious cut. Floodlights to the flooded chain. 30 city tour in a ton of states. I can't wait till I up the leaves from the minors in my art come of age. Seen a lot of people playing seeds to the dream, growing patient and run away. I cultivated, irrigated it, now the growth amazing. I love the change, oh yeah. Been laughed at before. Been lil bro, now the same one saying pass me the torch. I ain't passing y'all shit. For the skate, California license plate, what I'm passing y'all in. Take that to the chin. Lay back, let's succumb to it, then shit can get spicy. Shit sweet cause the light skin, I don't take shit lightly. Cup of tan and she like me, but can't entertain the psyche. No time for a bae, I'm too busy getting hyphy. Two full-time jobs, when the fuck does he rest? Never when you untan, teed up like panelists on my friends. I'm in this shit to the end, I'm Gilmore with the drive. To feel more's on my mind, yeah. I'm still sore from the heavy lifting that I've had to do, but it's fine. How many legs I got up on a ship resembling a whole centipede? Worry one-sided with the competition. I've been residing where the rent is free. I got brothers and I got acquaintances. Why nobody is a friend of me? Fam roots deeper than an evergreen. Clear us and them, got a separate creed by any means. I'ma step past seeding. I'm in a cut with the gang gang. Damn, y'all can't stop the bleeding. The premonitions brought it all to life for me. 4 years I've foreseen it. Stop asking that and let it be, cause it all happens for a reason. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird minds from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Z nami Wiktoria, cześć. Cześć, dzień dobry. Wiktoria, co robisz dzisiaj podczas gali Babylon EMA? Dzisiaj wspieramy Piotra Kacprzaka. Co możesz powiedzieć przed tego walką? Że na pewno wygra. Ogólnie bardzo fajna gala, super towarzystwo, także wszystko na plus. Znacie się prywatnie? Jestem przyjaciółką siostry, jakby także znamy się, powiedzmy. Znasz jakąś anegdotę na temat tego zawodnika? Dobry chłopak z Radomia. Słuchaj, czy może twoje koleżanki podkochują się w bracie i tobie o tym mówią? Myślę, że tutaj połowa. Co możesz powiedzieć bratu przed samą walką, gdyby teraz ciebie słyszał? Że da radę i myślę, że po prostu zniszczy go. Powiem tyle, on wygra, nikt inny go nie pokona. Jest nie do zatrzymania. Tak. Ksawery powiedział, tak będzie. Dziękuję ci bardzo, Ksawery. Dziękuję. Team Kacprzak! Przedstawiciele murowanej gośliny i kibice Krzysztofa Mendelskiego. Siemanko. Siemanko. I przyjechałeś z względu na? No na tę walkę wieczoru. Kto jest w walce wieczoru dzisiaj? Krzysztof Mendelski. Przyjechał po pas, wygrywa. W jaki sposób? Trzecia runda, knockout. Z nami Michał Mendelski, bohatera walki wieczoru. Dokładnie tak. A jesteś jego najstarszym bratem, jakaś taka anegdota z waszego dzieciństwa? Pamiętam, jak się byliśmy kiedyś razem. To może były jego pierwsze treningi, a teraz jest tak najlepsze i wiem, że ten pas wygra. I można powiedzieć, że to dzięki tobie to wszystko. Nie dzięki mnie, tylko dzięki niemu, że jest zawzięty i właśnie chciał trenować.
Słuchaj, kto zawsze ściszał telewizor u was w domu? Najstarszy, ale on walczył ze mną, no to. Zapraszam was do walki Krzysztofa Mędlewskiego, najlepszego szwagra na świecie. Wisienką wieczoru będzie walka o pas kategorii 66 kg między Krzysztofem Mędlewskim oraz Piotrkiem Kacprzakiem. Krzysztof Mędlewski pochodzi z murowanej Gościnnej, bardzo tytułowany parterowiec, który wchodzi aktualnie do klatki. Krzysztof Mędlewski, popularny kicha z murowanej Gościnnej. MMA w kategorii 66 kg. Kacprzak w drugiej rundzie odprawia Mędlewskiego. Publika szaleje, patrzcie te emocje, tak się mają Babilon. Mamy to! Pas wraca do Radomia! Piotrek! Kacprzak! Piotrek! Kacprzak! Piotr Kacprzak po fenomenalnym duszeniu, natomiast zanim o tym, Piotr, walkę o pas wygrałeś poprzez fenomenalnego middle kicka. Dzisiaj podajesz swojego rywala, który jest dobrym parterowcem. Tak jest, no trzeba, mówiło się, że albo to będzie gra parterowa, albo stójkowa. Chciałem sprawdzić się w parterze, chciałem i w stójce. Otrzymałem cios na wątrobę, ale jednak, żebym go jakoś nie wiadomo jak odczuł, żeby nie było. Ale poszliśmy w parter i pokazałem, że jestem półką klasową w parterze. Rzadko kiedy się widzi ciekawe pozycje z 50-50, dźwignie na nogi, skrętówki były, a ty sobie radziło się na gazu w parterze. No musiałem go sprawdzić kilkakrotnie, zobaczyć co potrafi.
No i wyszło, bo na SEM. Piotra, z kim tu jesteś dzisiaj? Cześć. Moja krześnica Marika. Cześć Marika. I? I no tu już raz, ziomuś i przyjaciel. Jeszcze raz, stary, co robisz, że tyle ludzi z tobą chętnie jeździ? Bo są kochani, to jest Rado. Rado rządzi. Mam i dziecko Babilonu, szósta wygrana walka. Moi bracia, UK man. Szósta wygrana walka z rzędu Piotra Kasprzaka. Piotr, gratulujemy. Dziękuję bardzo, jedziemy dalej.